Para prezydencka rozpoczęła oficjalną wizytę na Cyprze. Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przybyli na Cypr wczoraj, jednak oficjalne przywitanie nastąpiło dziś przed Pałacem Prezydenckim w Nikozji. Pierwszym punktem tej podróży są rozmowy w cztery oczy naszego prezydenta z prezydentem Cypru. Zaplanowano też obrady plenarne obu delegacji. Podczas wizyty zostaną podpisane trzy dokumenty. Porozumienie między ministrami spraw zagranicznych, porozumienie między Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Cypryjskim Resortem do Spraw Badań i Innowacji i polityki cyfrowej, a także program współpracy w dziedzinach nauki, oświaty, kultury, sportu i młodzieży na lata 2021-2025. Andrzej Duda złoży też wizytę w siedzibie Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po południu para prezydencka spotka się z przedstawicielami Polonii, a wieczorem weźmie udział w uroczystym obiedzie. Jutro, w ostatnim dniu wizyty, prezydent spotka się z przewodniczącą Izby Reprezentantów Cypru. W planach jest także wspólna rozmowa ze zwierzchnikiem cypryjskiego kościoła prawosławnego, arcybiskupem Chryzostomem II. Po południu odbędzie się ceremonia uroczystego wręczenia przez burmistrza Pafos prezydentowi. Dudze złotego klucza do miasta. To ważna wizyta dla Polski, ponieważ w tym roku świętujemy 60. rocznicę nawiązania relacji dyplomatycznych z Cyprem.